Ej, legendarny na start! Pierwszy star drop jest legendarny! Czy to nie jest jakiś czwarty star drop dzisiaj? Już legenda, już mityk. Pow! Dobra, mamy, słuchajcie, kolejnego mityka! Pow, pow, pow! Ciężko na to zapracowaliśmy, widzowie, w Brawl Stars! Mówię oczywiście o rozbijaniu mega świnie, let's go! Słuchajcie, ostatnio naprawdę mieliśmy całkiem fajną ilość wygranych i mam nadzieję, że dzisiaj Aberki Abery, czyli mój klub, będzie miał najwięcej szczęścia w mega świni w całej Polsce. Czy będzie legendarny star drop? Czy będzie mityczny star drop? Okej, okej, jest grubo. Oglądajcie to do końca, bo tu będzie petarda. Ja cię kręcę. Okej, legendarny na start. Pierwszy star drop jest legendarny. Nie, nie, dobra. Żeby to tylko nie był jakiś fake, że zaraz dostanę, nie wiem, kurczę, skina do Brawlera, którym nigdy nie gram. Wow, wow, jeszcze raz. Wow, napiszcie w komentarzach, jak myślicie, co tu będzie. A ja, uwaga, 3, 2, 1 i pał! Stuknij, aby otworzyć! Co to jest? Co to? Okej. Czy ja nie mówiłem, że to będzie skin? Natomiast słuchajcie, Squeaka lubię i ten skin jest OP. Popatrzcie na to, to jest ziemniak. To jest kartofel. To jest dobry drop. To naprawdę, słuchajcie, jest dobry drop. A jeszcze wiele star dropów przed nami. No to co, jedziemy, słuchajcie. Wiem, teraz była legenda, więc prawdopodobnie następne przynajmniej kilka star dropów to będą rzadkie. Może bardzo rzadkie, może jakiś epik tutaj wleci, co nie? Nie spodziewałbym się, że za sekundę będzie legenda, ale i tak jestem usatysfakcjonowany o tyle, że na przykład w poprzedniej mega świni nie było żadnej legendy, a chyba dwie świnie temu to nie było ani mityka, ani legendy, więc tu już jest znacznie lepiej. No oczywiście, te dwa rzadkie star dropy, no trzeba było odhaczyć, żeby teraz był epik. Dobra, z tego epika może być mityk, może być legenda, a nawet jak będzie zwykły epik, to wiecie, na czym mi najbardziej zależy? Zdecydowanie na kredytach. Serio, chciałbym mieć dużo kredytów, żeby odblokować mitycznych brawlerów. Ale nie ukrywam, że kiedy wyleciałby jakiś gadżet, czy na przykład hiperdoładowanie do takiego zadymiarza jak kieł, to byłoby fantastyczne, bo hiperdoładowanie może wylecieć na przykład z takiego mityka, a ja nie mam do kła jeszcze hiperdoładowania. Ja ci kręcę! Czy to nie jest jakiś czwarty star drop dzisiaj? Już legenda, już mityk. To jest trochę przesada, słuchajcie, to jest naprawdę gruba przesada. Więc uwaga, uwaga, lecimy. I ja tylko przypominam, żebyście wpadali na www.abraety po takie wakacyjne czapeczki z daszkiem, bo one szybko się wyprzedają i potem może ich, sorry, ale nie być, na sklepie. Do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis. Pierwszy link w opisie tego filmu. Pau, co tutaj będzie, co? Okej, dobra, powiecie, tylko punkty mocy. Dla mnie to nie są tylko punkty mocy, a aż, bo muszę pamiętać o tym, że jeszcze trzech zadymiarzy legendarnych przede mną i chyba jeszcze pięć, słuchajcie, albo cztery mityki. I oczywiście, jako że legenda to legenda, to będę chciał wymaksowywać tych zadymiarzy. A to oczywiście kosztuje srogo. To kosztuje bardzo dużą ilość monet i punktów mocy także. Więc jestem mega ciekaw na podsumowaniu, jak to wyjdzie, bo popatrzcie, my dopiero kilka star dropów, słuchajcie, odhaczyliśmy, a już... już jest fajnie, już jest legenda, już jest, słuchajcie, mityk, więc nawet jakby do końca tej mega świni już nic nam się nie trafiło, to przynajmniej nie będę narzekał. Nie będę oczywiście mega zadowolony, ale obejrzyjcie to do końca i sami napiszcie mi w komentarzach, ile wy albo wasi znajomi dostali legend oraz mityków. To możemy sobie to potem podsumować. Epików raczej bym nie podsumowywał, dlatego że w epikach czasem wypadają super kozackie rzeczy, a czasem totalny chłam. O, teraz to przecież jest epik i fajnie. Ja oczywiście lubię epiki, wiadomo. Jakby tutaj na przykład 100 kredycików dało, jakby tutaj takie 100 kredycików padło. Okej, 200 monet to znowu jest fajna rzecz. Niby tylko monety. Z drugiej strony dla mnie to są aż monety. No bo każdy gadżet 1000, gwiezdna moc 2000. Wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. No tutaj to raczej niestety, ale będzie tylko rzadki. Coś tak czułem, no ale wiadomo, że tych rzadkich i tak będzie zdecydowanie najwięcej w całej naszej puli. I tak, słuchajcie, nie ma co narzekać. Fajnie, że w ogóle to jest. Nawet jeżeli teraz będzie kolejny rzadki, a pewnie będzie. Coś tak czuję, uwaga. Uwaga, pał, no rzadki, wiadomo. To i tak spoko, i tak, słuchajcie, spoko. Naprawdę, jeszcze dajcie jedną legendę. Żeby były dwie legendy, jeden mityk. I ja będę naprawdę zadowolony. No ewentualnie może nie legendę. No nie wydaje mi się, aby, słuchajcie, tutaj druga legenda była, chociaż, kto wie. Jeśli już, to prędzej bym w mityki strzelał, albo... no
Może epika? Może taki epicki stardropik by tutaj, słuchajcie, był to... No nie, no to by było piękne, wiadomo. No to co? Pam, 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 leci ban. Dobra, w ogóle słuchajcie, będziemy musieli potestować jeszcze te metody, że na przykład naciskasz jedno oczko. O, puścił mi oczko. Naciskasz sobie drugie oczko, naciskasz sobie tutaj na przykład buźkę i wypada ci, nie wiem, legenda. Mamy, słuchajcie, na to jeszcze 10 stardropów tak naprawdę, więc zaraz to sprawdzimy. 100 monet, spoko. No to co, zaczynamy. Jedno oczko, drugie oczko, no dobra, już widzę, że tutaj chyba niestety nic nie będzie. Chociaż, ej, zdarzyło nam się zrobić coś takiego, że przy ostatnim zakręceniu chyba raz mieliśmy legendę, co? I to był mega, mega szok. Dobra, i tą białą kropeczkę? Niestety. Ten sposób, słuchajcie, chyba nie działa. Zobaczymy, słuchajcie, teraz. Będziemy klikać po rogach. Raz zrobiliśmy mityka w taki sposób. Pamiętam, że tu był jeden róg, tu był drugi róg, tu był trzeci róg. I czwarty, no chyba to nie zadziałało tym razem, co nie? Ja cię kręcę, dobra, dajcie jeszcze mityka albo legendę, bo wiecie co? Powiem szczerze, fajnie, że był mityk, fajnie, że była legenda, ale to nie były takie mega rzeczy, z których bym się strasznie jarał, typu 1000 kredytów. I skin do Squeaka, wiadomo, fajnie, 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 ja się naprawdę cieszę, te punkty mocy z mityka też, ale kumacie, co mam na myśli, że fajnie by było, gdyby wyleciało nam coś przetłustego, takiego grubego strasznie. Dobra, i uwaga, a, tu jest super rare, okej, okay. No dobra, 100 monet, okej, okay, 100 monet, zawsze fajne, zawsze fajne. Dobra, to jedziemy teraz inną metodą, czyli tak, tu. Tu, tu i tu. Uwaga, pał. Okej, okay, zaczynamy nieźle. Uwaga, pał. Nie poprawiło się, uwaga, pał. Nie poprawiło się i pał. Okej, okay, okej, okay. No to nie oddało najbardziej na świecie. Ale może nie ma dramatu, słuchajcie. Może nie ma dramatu, jeszcze przed nami 5 stardropów. A w sumie pewnie dzisiaj coś pogramy, więc będą kolejne stardropy za gierki, co nie? Więc dobra, jedziemy teraz inaczej. Robimy pał. Robimy pał. Robimy pał i pał. Okej, okay, no jest tutaj rare. No to nie najlepiej. To mam jeszcze, słuchajcie, jeden pomysł. Naprawdę nie najgorszy. Zobaczymy, słuchajcie, czy zadziała. Czyli pach, 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 pach. Uwaga, pach. Okej, okay. No nie, nie wróży to, słuchajcie, niestety nic najlepszego. Powiedzmy sobie szczerze, to nie wróży nic dobrego. Kurczę, same rerki teraz wlatują. No niedobrze, 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 niedobrze. Ale może to jest cisza przed burzą, widzowie. Zobaczmy. Szybki łyczek z kubeczka Abra Team. Okej, okay. No i dobra, teraz może będzie więcej szczęścia. Okej, okay, okej, okay, ja tego nie ustawiałem, żeby nie było. I nie mówię, że... Ja nie mówię już, że kubek robi jakby super szczęście. To mógł być przypadek, ale i tak wpadajcie na www.abrety po takie kubki. No bo to było akurat całkiem grube. Dobra, okej, okay, nie wiem, to może naprawdę była kwestia tego kubka. Wytyfy w ogóle, jak to się stało? Dobra, mamy, słuchajcie, kolejnego mityka. Super, jakby tutaj z tego poleciało 500 kredytów, to... O Jezu, to by było bajkowe. To by było naprawdę bajkowe. Ja ci się kręcę, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pau! Zobaczmy, co... Chester, skin do Chestera! O, wow. Dobra, to jest przekozackie. To jest przekozacka rzecz. Ja gram Chesterem. Ja przecież ostatnio go odblokowałem i na początku byłem taki, Chester nie jest za dobry, a potem się w nim trochę zakochałem. Kupiłem nawet do niego skin. A tu mamy jeszcze nowy, ja cię kręcę. Czyli z legendy Squeak, a z mityka Chester. Muszę o tym pamiętać. Fajnie, fajnie. No to podejrzewam, że w tych dwóch stardropach może nie być już nic nadzwyczajnego. Ale i tak, jedna legenda, dwa mityki. Ja jestem, słuchajcie, co najmniej zadowolony. Co najmniej. Serio, jest fajnie, jest super, słuchajcie. Życie jest piękne w tym Brawl Stars. Ostatni stardrop, no nie. Nie, tutaj bym się nie spodziewał, słuchajcie, nicze... Go, nadzwyczajnego. Okej, okay, okej, okay. Może kredyciki, 50 kredytów chyba z tego mogłoby być. Ale mamy punkty mocy. No i dobra, popatrzcie, popatrzcie, co nam tu wyleciało. 1250 monet. Spoko, na jakiś gadżet jak znalazł. Punkty mocy też fajnie. Błyskotki to olać, bo ja ich mam dużo. Podwajacze to tam olać, ale Squeak kartofel i Chester ten ciemny. Zobaczmy to. No dobra, Liga Pucharków się zakończyła. Ja oczywiście tutaj to nic nie zarabiam za to, no nie? No bo wiadomo, że to tam no nie za dużo jakby mam tych brawlerów, tak? Takich powyżej 500 puch. O, 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 co to jest? Dobra, zaraz to obczaję. No to tak, panie Chester, ja miałem właśnie, słuchajcie, uwaga, tego skina, prawda? Zwykłego Chestera, no to chyba wiadomo, że miałem, nie? I słuchajcie, mamy teraz coś takiego. Oczywiście, absolutnie to jest do przetestowania. Jakby wiadomo, że to zrobimy. I pokaż mi jeszcze Squeaka. No Squeak jest trochę niedoceniony przeze mnie. Ja tutaj nie kupowałem do niego gadżetów, nie kupowałem wyposażeń, mimo że on jest fajny. No nie? Mamy tutaj tego skinka, on jest bardzo uroczy. Natomiast kartofel, nie no, to jest bajka.
To jest bajka. Jeżeli chodzi o sklep, no to mamy oczywiście ofertę do odebrania, ale nie ma nic za darmo. No dobra, ta oferta jest za darmo, ale najpierw trzeba wygrać grę. Następnie mamy mecha kruka. Okej, co my tutaj mamy? No powiem szczerze, dobra, totalnie szczerze, kupiłbym to, ale kompletnie mi się to nie podoba. Serio, sorry. Co my tu jeszcze mamy? Okej, taki El Primo to już jest naprawdę ciekawe. Naprawdę to fajnie wygląda. No i mamy prezenty. Tutaj ośmiornica kieł. O, no dobra. A on nie kosztował przypadkiem tyle? Przecież... A ja go nie kupowałem? Serio? Patrzę na mega świnie i dropy od moich ludzi z klubu. Ktoś dostał 200 punktów mocy tak jak ja. Wojtyłka Besty dostał 500 kredytów. To już zazdroszczę. Maurycy dostał jedną legendę i kredyty? Też bym chciał kredyty. Dobrze, zobaczmy czy ten skin sprawi, że będzie nam łatwiej wygrać. Mamy nowego Chesterinho Bambininho. I teraz tak. Oczywiście grając przeciwko innym graczom, ja już się tutaj, słuchajcie, troszeczkę nauczyłem, że lepiej robić sobie takie kosteczki, co nie? Niż klepać bezpośrednio każdego z tych ludzi, no ludzi, robotów, to miałem jakby bardziej na myśli, co nie? Bo serio, tutaj słuchajcie, może być po prostu dobrą decyzją, kiedy ja na przykład zrobię coś takiego właśnie zrobię, pał, pał, pał. Dziękuję i pozdrawiam, słuchajcie, już mam czas uciekać, ale jaja, ale jaja. Dobra, tutaj słuchajcie, jest taki Edgarinho Bambininho do rozklepaninho. Dobra, on se ucieka, słuchajcie, on se ucieka, ale teraz przywalimy mu, słuchajcie, i pał, dziękuję, pozdrawiam. Fajnie, to teraz, żeby troszeczkę jeszcze więcej siły mieć, słuchajcie, to bym sobie zrobił, patrzcie, o, dokładnie, kosteczkę kolejną. I tutaj, słuchajcie, jest Griff. Tutaj, słuchajcie, jest ewidentnie Griff, który, słuchajcie, trochę tak pajacuje, powiedziałbym, dobra. Okej, okay. A mogłem nie używać ulta nawet, słuchajcie, mogłem nie używać tutaj ulta. I co, przechodzić sobie z tymi pucharkami? Słuchajcie, bo tutaj jest gość, w sumie do rozklepania, jakby nie popatrzeć, no nie? Ja bym go tutaj trochę rozpykał jednak. No, serio, on będzie mi tutaj rzucał, wiadomo, on będzie sobie tutaj orał. No, ale mnie 7 pucharków to nawet by trochę satysfakcjonowało, na zasadzie, że ej, to nie jest tak źle, on mi może dać tylko 3 ten gość i będzie teraz przede mną orał, bo się boi mojego skiniarza Chesteraża. Dobra, walniemy go tutaj. Okej, nie no. Ja musiałbym mieć, słuchajcie, jakąś niewidkę. Czy on naprawdę, słuchajcie, ucieka z 3 pucharkami? Serio ty to robisz, człowieku? Serio, bez beki? No to cię rozwalam, elo. Nawet popatrzcie, mam zadanie, żeby grać Chesterem. No i mamy kolejnego star dropa w tym odcinku, już jest epic. No nie, ej, jeżeli tu by była jakaś legenda lub mityk, to wstaję i wychodzę, kończę ten odcinek po prostu, no nie? Nie, no to akurat będzie tylko epic, wiadomo, bo to by było już zbyt przesadzone. Naprawdę bym pewnie zakończył ten odcinek dla zasady. Ale epic jest i tak świetny. Ja bym poprosił tutaj o 100 kredytów, ale może być cokolwiek. Naprawdę, jestem zadowolony bardzo. 200 monet? Świetnie. Naprawdę tych monet nam się trochę zrobiło. Zrobiło nam się, słuchajcie, też do tego wszystkiego 6000 punktów mocy, dla mnie to sporo. A pamiętajcie, że ja tutaj z tego karnetu, oj, bardzo wiele rzeczy nie odebrałem. Bardzo wiele, sami widzicie. I teraz tak, słuchajcie, wiemy już, że ten skin jest naprawdę świetny. Ale co by powiedział pan Squeak Kartoflarz? No tu może być delikatnie ciężej, bo tak, nie mamy wyposażenia. Nie mamy, słuchajcie, tego gadżetu. No w sumie ani jednego gadżetu. Wiadomo, on ma trochę życia, on się nie rusza najwolniej. Ale trzeba będzie grać defensywniej. No dobra, ucieczka z trofeum. Nie będę ukrywać, że Squeakiem to akurat trochę boję się tutaj grać. Dlatego, że on może nie być super szybki, słuchajcie, w uciekaniu przed innymi graczami, no nie? Ty, w ogóle rozwaliłem typa. A, że sobie pucharek narobiłem. O lol, tego się nie spodziewałem, dobra. Okej, dobra. Oj, dostała tam przepotężnie. Dobra, walnę jeszcze raz na wypadek, jakby ona tam. No dobra, będzie uciekać, ale ja ją tam, słuchajcie, zaspa. O, teraz wybuchnie. Czy jestem naprawdę w kokonie? Czy naprawdę ja trafiłem w kokon, słuchajcie, i przez to tutaj gość mi pozabierał co moje tak naprawdę? Ja bym powiedział, że to było bardzo moje, a teraz już prawie wybuchnął, nie mogę. No nie mogę, wracaj tutaj. No kurde, masz moje pucharki, wracaj tutaj, no. Co to ma być? Dobra, nawet z ultem cię tutaj porobię. Pał. Okej, dobra, dzięki, bo naprawdę już mnie tutaj trochę wkurzyła, słuchajcie, ta sytuacja, co nie? Jakby beka beką, no ale bez przesady. Tutaj na dole, słuchajcie, ktoś jest, kto bardzo chce uciec, słuchajcie, z pucharkami. Nawet nie jedna osoba, a w sumie aż dwie. Nie wiem, słuchajcie, a gdzie oni są teraz? Ty, zostałem sam z jakimś ty... Co? Ej, ale lamusu, oni nie chcą się ze mną klepać nawet. Okej, na gierce solo będzie inaczej. Tu raczej nikt przede mną uciekać nie będzie. Mamy Angelo, go bym się obawiał na dystans. Rico bym się obawiał i wiecie kogo? Baza. Widziałem tam Baza i na niego, powiem szczerze, żebym jednak uważał. Naprawdę, nie żartuję. Nie żartuję, słuchajcie, dobra, tutaj jest, słuchajcie, dobra. Naciskam. Dobra, okej, wybuchnęła, fajnie, słuchajcie, fajnie. Więc przez to będziemy mieli już 3 kuby. To jest bardzo dobra zaliczka na start. 3 kosteczki robią robotę,
wiadomo, nie jakąś gigantyczną, ale to już jest zawsze, słuchajcie, spoko sytuacja. Dobra, walniemy tutaj też. Okej, tutaj widzę, że bardzo chętnie bym zebrał te kostki, no ale tutaj trochę też się obawiam, co nie? Nie ma co się, słuchajcie, aż tak podpalać, no niestety, niestety. Dobra, 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 walnę tam trzy razy. Okej, 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 dobra. To za wielkiej, słuchajcie, roboty nie zrobiło. Dobra, okej, okej, zależy z której strony będzie ten gość tutaj wychodził. Dobra, dobra, walnę go, bo to jeszcze jest bas, słuchajcie, więc oni muszą na siebie uważać. Tutaj każdy na każdego, słuchajcie, powinien uważać, no nie? I mam nadzieję, że słuchajcie, ja teraz podjadę na trzeciego. Jeszcze, słuchajcie, tutaj z ulcikiem. I słuchajcie, z tym ulcikiem mogłoby się, słuchajcie, trochę udać. Dobra, 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 ja jednak uciekam. Ja jednak, słuchajcie, tutaj ucieknę. Dobra, 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 dobra. Cofam się, cofam się, cofam się. On też tutaj wyrwał, słuchajcie, on też tutaj wyrwał. Mamy po cztery kostki. Dobra gierka się w ogóle tutaj zrobiła, powiem szczerze, no. Nie najgorsza, słuchajcie, nie najgorsza. On powinien dostać. A nie dostał. On pewnie czeka pod ulta. On może czekać tutaj, słuchajcie, pod ulta, żeby się przyciągnąć do mnie czy do kogoś innego. Tak, słuchajcie, może być, co nie? Dobra, walnę go tam. Okej, walnę jeszcze tutaj raz w bok. Okej, i musi dostać. Ale oni, kurczę, wkurzają mnie z tym squeakiem. No, jakbym miał squeaka wymaksowanego, to nie mielibyśmy w ogóle, słuchajcie, o czym rozmawiać. Jakby to koniec by był. Po prostu bym wjechał i bym, słuchajcie, olał typa, co nie? Dobra, teraz dostał przytulankę ode mnie. Dostał tam przytulankę. Ale też ona nie zrobiła największej roboty, co nie? Dobra, tutaj słuchajcie, jest bazik. Dobra, tego bazika już rozwalamy. Okej, on musi tutaj, słuchajcie, buchnąć. On musi w tym momencie, słuchajcie, buchnąć. I teraz, słuchajcie, podjeżdżam tam, dobra. Dobra, i teraz z ultem. Dawaj go. No dawaj, on ma 90. Dobra, zginie. Pau! Piękna robota, Squeak, kartoflarz Jan. Ej, nie będę ukrywał, że trochę znowu poczułem taką sympatię do Squeaka. Ja go zawsze lubiłem, nie hejtowałem go, natomiast trochę go dałem w odstawkę. W tym momencie mamy na nim ponad 200 pucharków, chyba 210, jeżeli się nie mylę. Dzięki za punkty mocy, swoją drogą. 222 tutaj mamy. A ja zapomniałem odebrać ofertę specjalną na 600 monet. No to robię. Natomiast odnośnie Squeaka, moje odczucia są takie, że on... A kurczę, ja już to kiedyś w ogóle chyba mówiłem. Moim zdaniem on zasługuje stosunkowo na wymaksowanie. A jak nie na wymaksowanie, to przynajmniej, słuchajcie, na ulepszenie. Bo tak jak mówiłem, nie ma gadżetu, nie ma gwiezdnej mocy, nie jest wymaksowany. Ja gram przeciwko ludziom, którzy na pewno mają większą moc. A popatrzcie, tutaj, oj, bardzo dużo jest jeszcze rzeczy do kupienia. I on mógłby zrobić świetną robotę. On wówczas, słuchajcie, miałby, no tak z ile? Z 8 tysięcy życia? No nie, no z 7 tysięcy życia by miał. Chcecie odcinek, jak go maksujemy? Bo chyba jest na to kasa. Pytanie, czy jest kasa, słuchajcie, na to, żeby potem kupować te gwiezdne moce. A nie, czesterze. Zobaczymy, jak sobie pan tutaj poradzi na tym starciu właśnie z solóweczka. Mamy na przykład Edgara. Widziałem tam chyba Mortisa, może się myliłem, ale tak mi się wydawało. Więc tutaj, słuchajcie, może nie być wcale tak kolorowo. Dobra, przede wszystkim, wiadomo, znamy to już. Kostki, tak? Tutaj leci, słuchaj. Właśnie Squeak tak swoją drogą, no nie? To też ciekawie, słuchajcie, ciekawie się tutaj robi. Jest tutaj Bibi. Okej, ja na razie, słuchajcie, to bym zostawił. Tą Bibi bym, słuchaj... O Jezu, to są naprawdę dwie Bibi? Nie, serio? Serio? Dobra, 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 dobra. Okej, uciekam i teraz, słuchajcie, zrobię sobie taki efekt. Okej, chciałem, słuchajcie, tutaj jednak trochę przygwiazdożyć. Trochę, słuchajcie, zabrać co moje. Tutaj, słuchajcie, no wiedziałem, że ona tutaj jest. Widziałem ją już wcześniej. Natomiast, słuchajcie, patrzcie, jak trudna gierka się to zrobiła, że ja w tym momencie mam tylko jedną kostkę. Podczas gdy tutaj ludzie to będą mieli, słuchajcie, tych kostek 58392. Aha, jeszcze Squeak mnie tutaj walną. No to już w ogóle nie fajnie. To już naprawdę, słuchajcie, kompletnie nie fajnie. Ej, bardzo trudna gra. Bardzo wyjątkowo trudna gra. Jeżeli uda mi się to wygrać, to tylko przez to, że słuchajcie, on jednak strasznie dobrze dowozi. Dobra, rozwalam, słuchajcie. Okej, zgarniam to. Tutaj widziałem, że jest. Widziałem. Będzie uciekać oczywiście. Wiadomo. Dobra. Okej. Nie! Naprawdę ten cukierek nie... Ten cukierek nie zdał egzaminu. Nie wierzę, a to był świetny ult. To był jeden z tych fajniejszych ultów Chestera. O nie, ale lipa. Ale lipa, bardzo szkoda. No tutaj to jest mi naprawdę, słuchajcie, szkoda. Dobra. On musi tutaj podjechać, wiadomo. Teraz musi tutaj podjechać. Okej. Słuchaj, ale bo nie wiem, czy ty pamiętasz, Squeaku drogi, że my tutaj jeszcze mamy Edgara do rozwalenia i on ma 8 kostek, więc ja bym raczej na tego Edgara tutaj uważał. O kurde! O kurde! Ej, pięknie zrobiłem tego Edgara akurat, jakby totalnie bez beki. Dobra, słuchajcie, robię coś takiego. Okej, dostałem, wiem. Ale dzięki temu jestem w stanie troszeczkę, słuchajcie, jakby uciec. Dobra, tu mnie powinien mnie tak walnąć. Ej, niesamowite, że gram przeciwko właśnie gościowi, którego przed chwilą jakby, no mega propsowaliśmy i tak dalej, co nie? Dobra. Okej, z ultem to wiadomo, że nie ma co się tutaj bujać. Okej, on też ma zerówę, on ma totalną zerówę. Ja też, słuchajcie, więc wolę tutaj uważać. Wolę się, słuchajcie, tutaj skampić delikatnie. Jakaś
tarcza, słuchajcie, zaraz nam wleci. Dobra, 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 teraz go klepiemy. No, pięknie, 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 pięknie. Chester, kurde, jaki ty jesteś dobry, człowieku. Jeden z moich ulubionych brawlerów w tym momencie. No popatrzcie, to nie, jakby niech pucharki mówią same za siebie, że ja naprawdę doganiam kieła, czy jakiegoś doga, a mówiłem, że oni są mega OP. To Chester tym bardziej. Okej, jest tutaj Edgar, kieł, dwie Piper, a my, widzowie, robimy Chesterkiem oczywiście pucharki, więc let's go. Dobra, daj mi kostkę, bo kostka jest chyba tutaj najważniejsza. I co, idziemy kampić sobie w krzakach jak największy nubek? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo podoba mi się ten pomysł swoją drogą, no. Dobra, rozwalmy tylko tego kolesia, bo on mi tutaj przeszkadza. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Teraz pał, zrobimy, okej? Okay? Zrobimy sobie tak i mamy dwie kostki. Dwie kostki już zrobił, słuchajcie, spoko robotę. Oczywiście pucharków to ja nie mam na razie, mam zero. No, miałem minus jeden. Teraz mam zero i bardzo liczę na to, bo chcę się pobawić, że ktoś tu przyjdzie. No dawaj, ktoś podejdź, no. Ja bym was tutaj tak pał, pał, pał bym porobił. Okej, okay, panie i panowie, zapraszam do wspólnej zabawy. Zabawy! Zabawiasz, Jan! Uciekam sobie, słuchajcie. Uciekam sobie na razie tutaj. Mam, słuchajcie, sześć tutaj pucharków, wiadomo. Okej, okay, to nie jest najwięcej, ale mogłoby być gorzej. Wiadomo, mogłoby być znacznie gorzej. Dobra, czy ona się naprawdę... Czy ona się naprawdę przeteleportowała? Z sześcioma pucharkami? Nie mogę. No nie mogę. Czemu ci ludzie się teleportują mając sześć pucharków? Czy oni się tak bardzo boją ze mną grać? Czy o co tutaj chodzi? Bo trochę tego nie kumam jakby w ogóle. Dobra, tu jest Sandy, słuchajcie, w tamtych krzakach. Ja jestem oczywiście sobie w tych krzakach i tutaj też, słuchajcie, był kieł. Więc tego kła można by spróbować porobić. No i Sandy'ego też bym, słuchajcie, tutaj porobił. Ja się schowam w ten sposób, żeby Sandy nie wiedział, że w tym miejscu jestem. Okej, okay, on nie wie o tym, ale ja, słuchajcie, go tutaj oczywiście widzę. Wiadomo, 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 wiadomo. Cały czas tutaj, słuchajcie, kampi, co nie? Dobra, i teraz pał, 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 pał. O kurde, ale mi dał. Nie, 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 nie. Kieł tutaj też, słuchajcie, ucieka. Dobra, dobra, ja sobie dam randomowy efekt. O kurde, ale dostał. Ale chłop dostał. I co, i będziesz teraz orał? No nie oraj tak, no nie oraj tak, jak dostałeś. O kurde, no ja też w sumie orałem. Ha, beka ze mnie. Dobra, 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 mam, słuchajcie, tutaj ulcika do wykorzystania na nim. Dobra, dobra, okej. Kurde, myślałem, że naprawdę podejdzie. Naprawdę wierzyłem w to, że on tutaj podejdzie. O, ale lipa, ale lipa. Walczymy, jedna postać bardzo podobna do drugiej jakby, co nie? Kompletnie, słuchajcie, tak jest, dobra. Okej, oddalam się, bo zostaliśmy, słuchajcie, sam na sam w tym momencie. O, jeszcze to coś będzie mnie tutaj biło. Ja cię kręcę, ale beka. Ale to już jest padaka, słuchajcie, że coś takiego mnie tutaj bije. Natomiast, słuchajcie, dobra, walniemy go tak, okej. Okej, okej, i teraz tak, zrobimy w ten sposób, dostał. Dobra, 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 dobra. Aj, liczyłem na to, że podejdzie. Dobra, teraz go walnę. Okej, okay. I gdzie on, słuchajcie, teraz będzie? Ty, bo mało czasu w ogóle zostało, tak jak teraz patrzę. To gdzie on będzie, słuchajcie? Tutaj jest, dobra, też dostał. Okej, okay. Dobra. Yo, ej, my naprawdę możemy nie dać rady, słuchajcie, bo trafiły na siebie dwie bardzo podobne postacie jakby, co nie? Popatrzcie, co tu się dzieje. Popatrzcie, co tu się dzieje. Dobra, dobra, teraz ty musisz orać przede mną. Dobra, 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 dobra. Docisnę go w ten ostatni ułamek sekundy. Nie! No nie! Uciekł przede mną! Ale zarobiłem dzięki temu 200 punktów mocy!